Majestic, czym jest to kółko od myszki? To jest WeakAura. Majestic, co to jest to klasowe, co masz na środku? To jest WeakAura. Majestic, co to jest ta gargantuiczna ikonka na cały ekran pokazująca, że nie masz odpalonych trików na tanku? To jest WeakAura. Majestic, czym do chuja jest WeakAura? No właśnie, ten niesamowity film kieruje właśnie dla turbo początkujących, którzy nie do końca mogą wiedzieć, co z tą informacją zrobić. Jakbym miał ubrać to własnymi słowami, ta WeakAura jest addonem pozwalającym na graficzne bądź tekstowe przedstawienie rzeczy dziejących się w grze. Samo pobranie addonu nie daje nam zupełnie nic. Jest to tylko narzędzie, dzięki któremu możemy tworzyć własne lub importować oraz edytować aury stworzone przez inne. W taki oto sposób to kółeczko podążające za moją myszką jest po prostu jedną z aur, tak samo jak te ikonki na środku ekranu również są aurami. Addon najczęściej jest używany przez graczy rajdujących i grających dungeony, gdyż znajduje również zastosowanie w sytuacjach typu boss nałożył na ciebie jakiegoś debuffa, który jest sygnowany malutką strzałeczką nad twoją głową. Trochę ciężko zobaczyć, prawda? A co jakby była aura, która oprócz tej strzałeczki wyświetlałaby ci w jakimś miejscu na monitorze, które sobie wybierzesz, że siemano, nie wiem czy wiesz, ale boss nałożył na ciebie narzędzie totalnej destrukcji, może zrobiłbyś co do ciebie należy, a nie stał w miejscu jak dzban. Stąd biorą się paczki aur na całe rajdy czy dungeony, które często ułatwiają dostrzeżenie rzeczy. Czy aury zagrają za gracza? No nie. Nie poprowadzą mu postaci, nie klikną mu przycisków, pokażą tylko, że coś się dzieje, jeśli sam tego nie zauważył, a mało tego, nawet to pokazanie często nie wystarcza, jeśli za klawiaturą siedzi jakiś idiota typu Majestic. Pisania aur was nie nauczę, gdyż w takie zabawki jestem dość początkujący. Częściej pobieram i ewentualnie edytuję gotowe, ale to ma być materiał dla nowych, więc też właśnie na pobieraniu się skupimy. Główny sposób to jest strona wago.io, czyli główny hub dla aur. Znajdziecie tutaj masę rzeczy. Możemy wpisać kursor i oto wyskakuje wam masa aur na kursor. Możemy wpisać Ruby Life Pulse, czyli jeden z nowych dungeonów i wyskoczą nam już jakieś pierwsze rzeczy do dungeonów dragonflightowych. Możemy wpisać Shaman i dostajemy te słynne aury klasowe używane przez wielu na środku ekranu. Wybieramy to, co nas interesuje, klikamy Copy Import String, wracamy do gry. Mając pobrany addon WeakAuras wpisujemy ukośnik WA na czacie i otwiera się interfejs. Teraz wystarczy zaimportować, wkleić za pomocą kombinacji klawiszy typu Ctrl+V. Takim oto sposobem mamy aurę klasową do szamana. Przydatna jest zakładka Group Scale, jeżeli chcemy powiększyć, pomniejszyć i jest efekt końcowy w postaci najważniejszych umiejętności szamana. Ile ma Maelstormu, czy ma jakiegoś buffa, a gdy kliknie defensywkę, to ma dodatkowo pokazany czas jej trwania. Pamiętajcie o jednym, aury, które pobieracie, wymagają często od was, byście wiedzieli, dlaczego je pobraliście i co one robią. Starajcie się więc o umiar, bo zaimportowanie miliona ikon naraz, nie mając pojęcia do czego one służą, ani co oznaczają, sprawi, że będziecie mieli po prostu milion nic nieznaczących obrazków na monitorze. Podobało się? Świetnie. Spodziewajcie się jeszcze kilku materiałów z tej właśnie serii od 2-3 innych addonach, a ten tutaj będę teraz podsyłał każdemu, który na streamie zapyta mnie, czym są WeakAury. Zostaw suba, łapę w górę. Siemano.